Cześć, dzisiaj witam się z wami, z tymi dwoma kolegami. Kolegami? Czyli przeszliśmy na etap, w którym jesteśmy już tylko kolegami, tak, Oli. Tak, może jeżeli dobrze odpowiecie na kolega to, Tymon i kolega Maciek. W dzisiejszej zabawie to zostajecie moimi przyjaciółmi, żebyście się mogli awansować na to stanowisko. Albo nas zdegraduje do znajomych, albo zobaczysz. Albo zdegraduje do znajomych. A ty już blisko jesteś akurat, więc wiesz. To ja? Kto jest po znajomych? Załóżmy, przyjaciel, kumpel, kolega, znajomy. I co jest jeszcze? Obcy. Obcy. No nie, coś musi być jeszcze. Rówieśnik. Gość, którego widziałaś. Rówieśnik. Znajomy z widzenia. Znajomy z widzenia, tak. Rówieśnik jeszcze. A Ola parę lat przesiedziała w więzieniu, więc doskonale wie, co to jest znajomy z widzenia. Dokładnie tak. Dzisiaj zupełnie nie o tym. Dzisiaj nasz pierwszy rodzinny quiz o tym, jak siebie dobrze... Pierwszy, no? Po tylu latach. Jak dobrze albo jak źle siebie znamy. Co tak czytałam pytania, doszłam do wniosku, że ja sama nie wiem, jak odpowiedzieć. Na przykład... Na swoje własne? Tak, na swoje własne. Więc obawiam się, że tutaj będzie niezły problem. Czytam pytanie dotyczące jednej osoby i myślę, że najpierw zrobimy jedną osobę, potem drugą, tak, potem trzecią, dokładnie, żeby zrobić bałaganu. Więc zacznijmy od Tymona chyba. Uwaga, pierwsze pytanie związane z Tymonem. Pierwsze pytanie związane z Tymonem. Jakiej muzyki Tymon lubi słuchać najbardziej? Różnej. A ja zrobiłem muzyka z FNF. To nie jest FNAF, bo u Oli jest Five Nights at Freddy's, a u mnie jest Friday Night Funkin'. Czyli my i trafiliśmy i ja i mama? Tak. Ale ty napisałeś różnej. Bo ja sam nie mogę nazwać typ muzyki, bo to nie jest typ. No to my nazwaliśmy typ. Muzyka z FNF dla mnie to jest typ. Czyli no tak, kreseczkę robię. Czyli na razie żadnych punktów nie zdobywasz. Ulubiony owoc, warzywo. Tymona, ulubiony to... owoc, warzywo, tak. Tymona. Oczywiście, ale... że kalafior to zapisuje. Owoc lub warzywo. Więc musisz wybrać, Tymon. Owoc lub warzywo. Ulubiony owoc, warzywo. Owoc! Dobra, pokażcie. Mango. Mango, tak jest! Zapisam warzywo, fujka. Fujka, no, warzywo, fujka, to prawda. Mango, nie, czyli nieprawda. Dostajemy po punkcie. Ja i Ola. Cały czas wiemy wszystko o naszym synku kochanym. Ne. Jaki Tymon ma talent? Zgaś. Czekajcie. Rysowanie. Rysowanie i bycie? Jest super wkurzającym. Dobra, pisałam super rysuję komiksy i postaci. Rysowanie. Dobra. Wow. Więc mamy znów po punkcie. Wszystko o tobie wiemy, Tymon. Jakiego obowiązku domowego Tymon nie lubi najbardziej? Jakiego obowiązku Tymon nie lubi najbardziej? I co? No, boję się tego samego. Mycie toalety po sobie. I sprzątanie pokoju lubię często. Naprawdę? W początku tylko nie lubię. Ale a ty co masz? Już sam sobie też sprzątanie? Sprzątanie. No dobrze, sprzątanie pokoju. Sprzątanie akurat lubię. A ja mam sprzątanie w ogóle, że nie lubisz sprzątania. Ale to nie jest mycie. Mycie toalety po sobie jest bardzo konkretnym obowiązkiem. Nie dostajemy punktu. Nic nie dostajemy. No dobra, dobra. Pogodzę się z tym faktem. Ale wiesz, że Tymon, możesz do tego mycia toalety po sobie użyć szczotki, a nie ręki? To było czwarte pytanie, tak? Jaki jest ulubiony przedmiot Tymona w szkole? Ulubiony przedmiot Tymona w szkole. Co napisaliście? Angielski. Nie, myślałem, że informatyka. Serio? Ta. Informatyka? Tak, myślałem, że lubisz. No, no dobra, to nie mam punktu. Co najbardziej wkurza Tymona? Oj, mam historię. Kiedy ma historię? Wkurzają go lekcje historii. Ja napisałam, kiedy odwołują się jego plany. Rodzice. Wow. Ty, bo nigdy nie jesteś tak bardzo zły, kiedy właśnie coś nie idzie po twojej myśli, moim zdaniem. Wtedy dostajesz, wtedy się najbardziej wkurza. A ja się zgodziłbym się z mamą, ponieważ... No, ale nie mam no, punktu. Nie ma punktu, nie ma punktu. No, tata wybiera. Moim zdaniem Tymona wkurzają, my wkurzamy Tymona dosyć często. A, no tak, do rodzica to swoją drogą, bo my mu te plany miejsce odwołujemy. Kim Tymon chciałby być, jak dorośnie? Co przejście? Mechatronikiem. Scenarzysta! Ja napisałam twórcą postaci z FNAF i innych gier. No to prawie scenarzysta, ale jednak ja bym nie uznał.
Nie uznaję tego. A ja napisałem mechatronikiem, czyli pomiędzy tym, co Ola napisała, a tym. No to... Jaki smak lodu w tym on lubi najbardziej? A może być kombinacja? Bo napisze 20 smaków. Może trafimy przynajmniej z jakimiś. Ja mam czekolada, truskawka, mango. Słony karmel, sorbet, wiśnia, śmietanka. Ja mam czekoladowe i mango. Ja też mam czekoladowe i mango. Mamy coś zupełnie innego. Oszukujesz, bo mamy z tatą to samo, bo my ci kupujemy lody. Ale ja pomyślałem o słonym karmelu o i że śmietance. Też, ale to bardziej twoje i śmietanka i solony karmel. No dobrze, no. Ulubiona bajka Tymona. Wyspa totalnej porażki i inne z tej serii też mam Rick and Morty. Ale Tymon ma rację, rzeczywiście. Tymon mówił o tym. Najwięcej razy. Każdy odcinek. Wiem, ale myślałam, że ci się zmieniło. Tak, ja też myślałem, że się zmieniło na Rick and Morty, a nawet na BoJack Horsemana. Tak, ja się myślałem. Też zastanawiałam, czy nie dać BoJacka. Przesunął się na trzecie miejsce. To myślałam, żeby dać BoJacka też. No ale, dobra. To jest z YouTube'a. Dobra, ostatnie teraz? Tak, ostatnie pytanie do Tymona. Okej, to musi być coś mocnego. Co najczęściej Tymon robi w internecie? Rozmawia z ludźmi plus YouTube. Oglądanie YouTube, oglądam filmy z FNAF-a. No to w sumie... Zgadliśmy, bo ja... Z FNAF-a najmniej akurat. No dobra, YouTube, cicho bądź. To jest na, mi chodziło o to, że na YouTube. Tak, zaliczmy, tacie. Masz 0,25 punktów. Nie, mam punkt, cicho bądź. Ja mam punkt i mama ma punkt. Dobra, to wszystkie pytania do Tymona, teraz przechodzimy... Do taty. Czego najbardziej boi się Maciek? To jest najprostsze. Nie no, ja... Bo pewnie odpowiedzieliście tak, to macie po punkcie. Tu jest tak napisane, ale prawda jest taka... Samolotem? Myślałeś, że czego? Że czym? W ogóle latanie. Ale prawda jest taka, że utraty bliskich. To by było, była prawdziwa odpowiedź. Moja popisowa potrawa to... To robisz często i najlepiej? No. Ale nie robisz często niczego. To jest. Co macie? Makaron, dobrze. Tak, ja napisałam krewetki i haczapuri, ale skreśliłam krewetki, bo zrobiłeś je parę razy i mówiłeś, że tylko raz ci wyszło. Tymon punkt dostaje, mama nie dostaje punktu. O Jezus, krewetki, no ja. Makaron z krewetkami. Jaki kraj chciałbym odwiedzić? To jest zła odpowiedź. Dobrze wszyscy odpowiedzieli. US&A. Co? Kiedyś, najbardziej chciałem kiedyś odwiedzić Nową Zelandię, ale no jednak USA jest takim moim krajem docelowym, który chciałbym... Kiedyś zobaczyć. Dzieli się na mnóstwo tych stanów. Stanów, no tak, tak. I tam jest taka różnorodność, że tym bardziej. Co wolę? Góry czy morze? Zgadli wszyscy? Wszyscy? Morze napisałem. Morze, bardzo dobrze. Serio? Ja lubię bardzo góry, ale jakbym miał wybrać, to jednak morze. Ocean, to wszystko, plaże. Wodę. A najlepiej by było, gdyby było morze połączone z górami i z lasem jednocześnie. O. Tak masz. We Włoszech na przykład. No trochę tak, więc jakby to jest moje takie najbardziej. Co najbardziej mnie śmieszy? Dobra, to napisaliście. The Office. Twój klon, który opowiada lepsze żarty z innymi klonami. Czyli, że ja sam siebie śmieszę najbardziej. To jest bardzo, to jest bardzo kreatywna odpowiedź. A ty co masz? Jak się na głupi ryj wywali. Ja napisałem The Office. A to prosto. Prawda. No nie, niestety nie można uznać punktu, bo ja jednak sprecyzowałem tutaj dosyć mocno, więc... Nie udało się niestety. Jaki film mogę oglądać bez końca? Bez końca? Niech zgadnę. Czy Ola napisała Chłopcy z Ferajny? Nie. Tak? Napisałam żaden, bo to nuda, ale ulubiony to Fight Club. Dobrze, Fight Club, Fight Club. Nie, no jak zgadli. Brawo, po punkcie macie. Nie mógłbyś oglądać jednego... Nie, ale ja tak sobie pomyślałem, że takim filmem, który jednak... Bo Fight Club jednak jest... Nie ma tej takiej narracji, którą mają Chłopcy z Ferajny, których najbardziej lubię pod kątem właśnie oglądania takiego guilty pleasure. Dobra, to mamy 6. Co wolę, biwak czy all inclusive? All inclusive. All inclusive, Tymon. Serio? No jednak mimo wszystko tak. No. Tatuś jest wygodny. Kiedyś być może biwak, ale jednak all inclusive. Bo ty może nie wiesz dokładnie, co znaczy all inclusive. Że jesteś w hotelu i wszystko masz już zapłacone i za darmo wszystko. Ach,
no tak. To nie za darmo, tylko zapłacone. Idziecie do tego spa. No tam nie jest all inclusive, co prawda, bo za wszystko musimy płacić, ale jakby no to jest bardziej ta wygodniska ciągle strona. Ciągle idziemy do tego spa, ciągle idziecie do tego spa. Ciągle nic, tylko idziecie do spa. Mamusia dostaje punkt. Ja dostaję punkt. Jaki mam dziwny zwyczaj, powiedzonko? Kurde, kilka masz takich głupich, no. Jaki mam dziwny zwyczaj, powiedzonko? Ola nie napisze tego. Godzina jakakolwiek nasta, wsadź se do ciasta. A ty co masz? Z pupy. A ja mam kur. To jest moje najczęstsze powiedzonko. No tak, jak jesteś wkurzony i coś się dzieje. Tak, i gram w grę. No dobrze, to nie dostajecie punktu. Aczkolwiek wiecie co? Nie, ja to jest za dużo tego. Oboje dostają po punkcie, bo i to najczęściej mówię, więc mogę to uznać, wszystko, że dostajecie po punkcie. Najczęściej. Co kupiłbym, gdybym miał 1 000 000 zł? Tak praktycznie. Takie auto, które on lubi, ale zapomniałam nazwę. Dobra. No, ty co masz, Simon? Ekipę Freeza. Kupił tanio za warta 1 000 000 zł, aż ma Freeza. Mieszkanie bym kupił za 1 000 000 zł. Tak, ja pisałam dom, ale skreśliłam. Mieszkanie bym kupił po to, żeby zarabiało na siebie. Okej, okay. Skreśliłam dom. No dobra, no to niestety. Skreśliłaś dom. Przekreśliłaś naszą rodzinę. Ale wybrałam auto, które lubisz, ale zapomniałam nazwy. Ja mam auto, które lubię. Jaki mam najbardziej irytujący nawyk? O Jezu, za dużo tego. Nie sprząta po sobie. Denerwuje Olę. Krzyczy kur na przegrywie. Tak. No dobra, to słuchajcie, moim zdaniem, moim takim nawykiem najgorszym to jest właśnie denerwowanie mojej żony. O, jaki dobry mąż. O. To jest nawyk. Więc no nigdy nie dostaję punktu. Brak dobra, punktu. Teraz pytania do mnie, wy tylko dostajecie punkty. Okej, okay, też. Teraz zobaczymy, jak znamy naszą matkę i żonę. Co najbardziej w sobie lubisz, Olu? W sensie w mamie? Ja napisałam kreatywność. Co wow! A ty co napisałeś? Brak duszy? Bo nie wiem. A. Spoko. A jeszcze chciałem napisać nawiązywanie przyjaźni. Chciałam napisać, że takie bycie z ludźmi w ogóle, ale to nie wiem jak to nazwać. Nie umiałam znaleźć określenia. Też ciężko mi było, dlatego stwierdziłem, że szczerość jest tym czymś, co jakby w tym wszystkim tutaj działa. No ale ja chciałam napisać szczerość, no, więc musiałabym wam to uznać. Musiałabym ci to uznać. No bo ja bym to normalnie napisała, ja to uznaję. Bo ja tu mam i szczerość, i to podejście do ludzi. A Tymon twierdzi, że mama najbardziej lubi w sobie brak duszy. Miło bardzo. Bo ja nie wiem, co miałam napisać. Napisałam sobie coś po prostu takiego. Powiedziałeś poza tym, że jeżeli nic nie wiem, w sensie jeżeli nie znam tej odpowiedzi, to muszę pisać głupie rzeczy. Dobrze, no to napisałem głupią rzecz. A nie, to ja napisałam. Co Ola robi, żeby się zrelaksować? Pozwalam się masować i głaskać po pleckach. Ogląda playera. Player? Na playerze jakieś te seriale i inne rzeczy. Ja nie oglądam na playerze prawie nic. Ta, jasne. Nie, ja a to wszystkie to model HBO oraz inne typu no rzeczy. Nie, ja napisałem puszcza relaksację. Muszę to robić, żeby się zrelaksować. To też prawda, ale wolę masowanie i... To pleczki. Prawda. No dobrze. No to nie mamy punktu, Tymon. Jaką rzecz zabrałabyś na bezludną wyspę, Ola? Na bezludną wyspę? Mhm. Scyzoryk wielofunkcyjny. Wow! A ty co napisałeś, Tymon? Kompa i telefon z Gmailem. Bo to najczęściej ja napisałem robisz. Mydło. Bo najczęściej się myjesz, więc najwięcej czasu spędzasz w łazience, więc pomyślałem, nie, że na bezludną wyspę wzięłabyś mydło po to, żeby odkażać różne rzeczy i żeby myć ręce. A to nie co? O której lubi wstawać, ale co? Możemy się pomylić o jakąś godzinę? Coś na ogół. 10:30. Trafiłem, jest, mam punkt. O pół godziny się pomyliłem. A najpierw pisałem 9:30, ale stwierdziłem, a jeszcze napiszesz, że 11:00. Czy Ola ma jakieś rytuały? Tak, dużo, na przykład pielęgnacja. Kadzidełka, mycie się. Mycie się, to jest pielęgnacja. Ale w jakim kontekście to było? To było w jakim kontekście? No w takim, czy ma takie rytuały, że coś robi. No Tymon ma rację, bo Ola też odpala kadzidełka. Kurczę, mam zero Ale no, ona twierdzi, że pielęgnacja. Ale u mnie pielęgnacja jest połączona też z tym, że sobie odpalam wtedy kadzidełka, więc mogę uznać to Tymonowi. A mi? Mycie tak, się? Dałam. To mamy po punkcie, tak jest. Yeah. W końcu mamy punkt. Idealny weekend u Oli. Co
tym przejście. Impreza w domu, impreza z ludźmi? Nad morzem, w spa. chciałam napisać, że z ludźmi, ale pomyślałam, że nakrzyczą na mnie, że napisałam za dużo słów. A, że nad morzem, w spa z ludźmi? W spa z ludźmi. No nie, to byłby idealny weekend. Moim zdaniem impreza z ludźmi 100%, no, ale, no dobra, no ale... 100%. Ale skoro tak wybrałaś... Jestem w stanie się zgodzić z wami, że jest to fajne. No tak, weekend. Ale nie dostajemy punktu. Ale jakbym, wiesz, nad morzem, w spa rzadziej się zdarza, nie? To nie dostajecie punktu, no. Jaka jest ulubiona bajka z dzieciństwa Oli? O kurde. Dużo miałam, ale może niekończąca się opowieść. Bupsi, bupsi i bo. Niekończąca się opowieść. Tak jest. Jeszcze się zastanawiałam nad Dark Crystal. Też się zastanawiałem, chciałem to wpisać jako pierwsze, ale stwierdziłem, że nie na niekończąca się opowieść. Punkt poproszę. Ulubiony smak pizzy. To dobra odpowiedź, ale sprawdzę. Fungi. Dobrze? Pizza z grzybami, super! Widziałem, że tam było. Tak jest. Mamy po punkcie, Tymon. Ale bardzo lubię z mortadelą też i pistacjami i takim lejącym się serem. To prawda. Wiem nawet z której pizzerii. Zjadłabym taką. Jakie jest największe marzenie Oli? Ja mam, żebyśmy zostali rodziną prezydencką USA. Moje jest, żeby spędzić czas w spa z znajomymi i Maśkiem, który nie boi się latać. A, czyli żebym poleciał gdzieś, okej, okay, no. Żebyś polatał w ogóle samolotem. Nie zdradzam nigdy marzeń. Nie zdradzam marzeń. Bo się nie spełniają. Co za sprytne obejście ale tematu. To jest prawda, ja nie mówię nigdy o czym marzę, bo po prostu nie. No, no dobra, przedostatnie pytanie. Nigdy. Wolę słodkie czy słone przekąski? Najbardziej lubię słodko-słone, ale no słodkie. Wiedziałem, że... Tak, ja wiedziałem, że powie, najbardziej lubię słodko-słone. To są najpyszniejsze. Ale słodkie, oczywiście, no, słodkie, że słodkie. No napisałam słodkie. Mamy po punkcie, Tymon. Ulubiona potrawa... Oli. O, nawet ich pamiętam z Włoch. Pokaż. Omsiornica. Tagliatella. Nie tagliata, ośmiornica. Nie, ja wolę steka niż tagliatę. Ośmiornica zdecydowanie, ja chciałem jeszcze wpisać fondanta, ale ty, jak powiedziałeś mi, że potrawa z Włoch, to sobie pomyślałem ośmiornica. O nie. No dobrze. Podsumujmy dobra, to. Tymon, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tymon, dziewięć. Maciek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jesteśmy ex aequo z Olą, znamy naszą rodzinę dokładnie tak samo. Tymon, nie znasz naszej rodziny! Odejdź od niej! Ty, póki się nie nauczysz rzeczy... Póki się nie nauczysz, że mama woli ośmiornicę od taliaty. Nie pójdziesz na studia przez to. O, to w ogóle już postanowione. Dobra, Tymon sobie poszedł, bo miał najmniej punktów, ale też zaskakująco dużo. Myślę, że dosyć dobrze się znamy. Mieliśmy bardzo podobną liczbę punktów i szczerze mówiąc, wiele z tych rzeczy, na które odpowiadaliśmy, można było odpowiedzieć i tak wiedzieliśmy, żeby też tak odpowiedzieć. No, no. Tak, tak, że można było różnie odpowiedzieć, także tak się znamy. No. My przynajmniej tak uważamy o sobie, że się znamy i to dosyć dobrze, bo też spędzamy ze sobą dużo czasu. Bardzo dużo. A ostatnio bardzo dużo. Wrócił syn marnotrawny. To był quiz, który sponsorowała Ośmiornica. Tak, dziękujemy. Napiszcie nam w komentarzu pytania, jakie chcielibyście, żebyśmy sobie pozadawali. To jeszcze możemy raz zrobić coś takiego. Zrobimy quiz z waszymi pytaniami, tak. Na przykład. Dzięki wielkie, do zobaczenia, pa. Pa, pa. Pa.